Wiesz, Marcie, co z powiedzią to jest tak, że nikt cię nie przyprowadzi na siłę do konfesjonału. To jest jasne. To musi być zawsze twoja wolna decyzja. Ale możesz dlatego pytać, czemu mam do tego konfesjonału przejść? I ważny jest tu ten moment, kiedy zastanowisz się nad swoim życiem. Zrobiłem coś złego. No bo obok dobrych rzeczy, które robisz każdego dnia, no zdarzy się też zrobić coś takiego złego, czego byś nie chciał. Coś, co nazywasz grzechem, o czym byś chciał zapomnieć. I możesz sobie to tak próbować lekceważyć. A, nic się nie stało, nic się nie stało. Ale to ci ciągle wraca. Wraca i powoduje niepokój. Niepokój w sercu. I wtedy co? I wtedy sam sobie z tym nie jesteś w stanie poradzić. Możesz iść do kogoś, ktoś ci da jakieś rady, ktoś ci pomoże, powie może, no, nie przejmuj się aż tak mocno. Ale ostatecznie nikt ci nie wybaczy tego grzechu. Powie, słuchaj, nie ma sprawy, zaczynam od nowa. Ten pokój w sercu może ci tylko wrócić ktoś jeden, kogo znamy bardzo dobrze, Jezus Chrystus. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie zostało dane każdemu człowiekowi, dana ta możliwość pojednania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Każdy z nas doświadczył, że sam siebie nie wyciągnie z bagna grzechów za włosy, jak to robił Baron Münchhausen w bajce, tylko potrzebuje kogoś, kto go wyjmie, kto go wyprowadzi. I w związku z tym przychodzimy do spowiedzi, aby powierzyć te nasze słabości Chrystusowi i mówimy de facto, Panie, sam nie mogę, pomóż mi, bo sam sobie nie mogę dać rady z moim grzechem. I dlatego warto się spowiadać, żeby mieć ten pokój w sercu, żeby być blisko Chrystusa, żeby rzeczywiście przeżywać z radością swoje bycie dzieckiem Bożym. Dlatego zawsze Cię, bracie, zapraszam. Przyjdź, jeśli tylko będziesz potrzebował. Thank you.